A dobry, witam wszystkich. Niedziela, 30 września 2018 roku. Wiążę w Czarnolesiu. I co się dzieje? Wjechałem na Wiślano, trasa rowerową w Czarnolesiu. I mamy pierwsza przeszkoda. Jako, że w ostatnim czasie dość fest wioło. Jeśli ktoś oglądał naszą rajza z Farożym z 23 września 2018, to tam no, przeszkadzał nam dość fest wiatr. I to są pewnie jeszcze tego efekty, nie? Tu cały strum z korzeniem wyrwany. No i co? Jakoś się trzeba przedostać przez to pieruństwo. No pogoda jest dzisiaj dobro, tak około 15 stopni będzie. Dzisiaj nie wieje przede wszystkim. A jeśli chodzi o tarajza z Farożym sprzed tygodnia, no to jest sytuacja trochę zmieniona. Planujemy bowiem rajza 100 km na stulecie niepodległości. I teraz jest pytanie, czy Farosz z nami pojedzie, bo zapowiadał, że ja. No, że w poniedziałek bodajże zdarzyło się coś, czego by chyba żaden nie przewidział. A mianowicie to, że Farosz połamał nogę. No i wiadomo, że jak jest złamanie, no to rajzy odchodzą w zapomnienie na jakiś czas. Wczoraj żeś był nam szybko ściele, patrza, a Farosz z bierlami. A jak to nie wie, co to są bierla, to powiem, że to są po polsku kule. W sensie takich kul, co pomagają łazić, nie? Ja. Jeśli zaś chodzi o inne sprawy, no to z tymi rajzami w niedziela w październiku może być trochę problem. A na skuli tego, że jak już tu Farosz też zapowiadał, będą misje u nas w kościele. I będą spotkania taki do poszczególnych grup, nie? No i trzeba by było też na to iść. Ja wiem, że tam co niektórzy mogą zarzucić klerykalizm. Ale ja tak zawsze robię. Zawsze chodził do kościoła i nikomu to nie zawadzało. I nie powinno zawadzać. Nawet w kontekście tego filmu, kiedy teraz je we kinach, Kler, ja tego jeszcze nie widział, a może kiedyś obejrza, ale jak wiadomo, żaden nie ma święty, nie? Jeszcze jest taka sytuacja odnośnie tej rajzy z Farożym poprzedniej. No, relacja jest na Roba 25 na stronie, na Zajcie po śląsku, Zajta to jest struna. No a na czecho.pl też opublikowali relacja, moja relacja i co się okazało, zmienili pieruny to, bo napisali prawie całkiem co innego na początku, aniżeli prawda. No ale tak to już czasami było, kurde, ciepło się robi. Tam coś i kopium. Ja przepływ jakiś pod glajzami. No, 15 na godzina. Trochę mnie jakiś katar dopada, ale to jest chyba z kuli tego, że nagle się ozimiło.
no bo 27 stopni, a potem następny dzień 15, no to to jest pioruńska różnica. A jeszcze jeśli chodzi o pogodę, nie? To jest taka sytuacja, że no wieża już ze sobą dwie sakwy, czemu? Bo teraz kije ciepło, a jak już to wielu cyklistów zauważyło, i nie tylko zresztą, no jak się robi tak piąto, szósto wieczór, to już się robi fest zima. No i trzeba się też oblec, nie? I temu trzeba wozić ze sobą trochę więcej. A ja już dojeżdżam do Zobrzega. Dzisiaj tak planuję przejechać ta trasa wiślańska, bo są nowe oznaczenia, nie? Ja tu je widać. I chcę obejrzeć, jak to idzie. Ja już jest prawie w Czechowicach, Dziedzicach. I słuchajcie, nad Iłownicą, tam jest oczyszczalnia. Jak ktoś pamięta rajza z czechowickiego rajdu rowerowego, ja tu z panem Jerzym jechał, z panem radnym, swoją drogą kandyduje też w wyborach w tych najbliższych samorządowych, i sam były tu pieruńskie chaszcze i widać, że te chaszcze zasiekli i dobrze zrobili. Pan radny pewnie interweniował. Ja, to już jest rzeka Biała. I tutaj opuszczamy już Śląsk. Na wiślanej trasie rowerowej. Wjeżdżamy z Czechowic do Kaniowa. Historyczna Małopolska. Historyczna Galicja. Tym samym sposobem dotarłem też na trasę Wielometropolis na granicy Dankowic i Jawiszowic, czyli de facto na granica województwa śląskiego i małopolskiego, o czym przypomina nam ta tablica po prawej stronie. Przy wjeździe do województwa śląskiego na WTRC jest taka tablica. Czechowice Dziedzice 12 km, jezioro Goczałkowickie Zapora 20 km, Zabrzeg PKP 23, Wisła Uzdrowisko PKP 80. No, to już jest fajnie. Fajny odcinek. 83 km do Krakowa. No, czyli w granicach Stuby bych miał, jakbych jechał od chałupy. Ale pamiętacie, 3 maja 2018 Jota trasa przejechał wraz z cyklistami. No przepiękna trasa. Może się nam uda dzisiaj fragmentem tej trasy przejechać w okolicach Oświęcimia. A do tego Oświęcimia jest około 10 km. Bo ja już jest nad Stawami w Brzeszczach. Konkretnie w Jawiszowicach. Przed Brzeszczami, no. A jak ktoś nie wie, jak to jest Brzeszcze, to niech se wpisze w Google'ach taką osobę jak
premier Beata Szydło, teraz już wicepremier, już nie jest premierem przecież. No wiadomo z jakiej partii, z partii, której nie popierą. Ja w ogóle polityków w Warszawie nie popierą, bo ja popierą RAŚ i Śląską Partię Regionalną. A partii premiera nie popierą mi to chyba by mnie musieli, nie wiem, gwoździami kajsi przybijać, żeby ich poparł. Albo by musieli zmienić swoją politykę. I to diametralnie. Chociaż w bardzo malutkich kwestiach jestem w stanie się z nimi zgodzić, ale to są kwestie dosłownie na palcach jednej ręki liczone. W 90% się nie zgadzam z nimi. Ja tutaj my mamy już ta trasa Velo Metropolis. Stawy w Brzeszczach, obszar Natura 2000, zapomniałem powiedzieć. No tutaj też była haja z tego powodu, że kaś tutaj ma przebiegać też ta ekspresówka z Mysłowic na Bielsko-Białą. No i też jakoś i haja była z tego powodu, że to za blisko tych stawów, że to Natura 2000, nie? Tam zaś koło Oświęcimia zaś haja była, że blisko obozu w Brzezińce, nie? Tam jest strefa ciszy. No jeżeli coś takiego będziemy robić, to my po prostu nic nie zrobimy. No jeszcze trochę i będzie Oświęcim. Pogoda fajna, prawie 30 km. Klara jest. Jademy dalej. I tu już jest ta trasa rowerowa, co my nią jechali 3 maja 2018 roku. Kraków. 60 km do Krakowa. I ja to przejechał. I teraz się zastanawiam, czy jechać na Zator, czy na Tychy. W Zatorze żeś był niedawno, a w Tychach też żeś był, ale na Paprocanach żeś nie był. Jeszcze w tym roku. I się zastanawiam. Jak o to szatnąć. Zdecydowałem jednak, że w tym miejscu opuszcza WTR-k i jada tam. Na Bieruń. Gdzieś tam. Nasantuje pieruński ruch na tej drodze.
Powiem jedno, że ja też tak pojadę, jak te Gustawy tam pojechały, bo mnie mierzi to, jak mam jechać z tymi autami. Zapadnie decyzja, ta jazda. Na razie skłaniam się ku tychom przez Kobiór na Pszczyna albo z Bierunia bezpośrednio na Pszczyna. Ja jestem w Świerczyńcu, no i kieruję się w stronę Paprocan, Tychów. Troszkę trzeba pilować, bo za półtorej godziny mniej więcej zrobi się cima i zima. No ale tereny tutaj mamy fajne, jak na przedmieścia. Jada trasą rowerową z kostki. I tak to jest zrobione niestety, że szarpie. Ulica Klubowa, ulica Trzcinowa. Jadę ulicą Trzcinową. Na Trzcinowej szarpie. Tam za lasu wyłaniają się kominy Tychy. Właściwie jeden kumin. Czasami mam takie wrażenie, choby ktoś za mną jechał. Trzeba przyznać, że kamera na kasku to jest bardzo duże udogodnienie aniżeli kaindzy. Bo mimo wszystko jednak te drgania są tłumione dość fest. Dobra,
witam. Trochę mam przymusowy postój, no ale fizjologia nagle wezwała. Pamiętajcie jedno, zawsze na rajzy woźcie ze sobą papier toaletowy. Chociaż teraz jest jesień, to sam wyszło. Jeszcze liściami się wytrzyć. Ale papier toaletowy zawsze skorzany w nagłych i niespodziewanych przypadkach. Tak swoją drogą to zbliżam się do kobiura. Do kobiura, a kobiór to jest ojczyzna szakala. Taki kanał Szakal Psychocyclist jest na YouTube. Jemu też się takie akcje zdarzają. On to nawet dokumentuje dość fest. No, raczej tego nie będę pokazywał, ale no dobrze być przygotowanym na coś takiego. Ja. No to co, jadymy. Musimy szybko grałować, żeby tak koło 7 być w okolicach chałupy. No bo się zaczyna ćmić i będzie się zima robiło. I kolejne wejście mamy. Ja już wyjeżdżam z Kobiórskiego Lasu do Piosku. Przy okazji pozdrawiam Michała, mojego towarzysza rowerowego do 2017 roku, do maja niestety. Od tego czasu my się nie widzieli. Szkoda, bo fajnie mi się z nim jeździło. Oczywiście, jeżeli to ogląda, bardzo serdecznie zapraszam na rajzy, jak tylko będzie do rady. Dla mnie to będzie wielka przyjemność. No to teraz trzeba drałować trochę szybciej, aby jeszcze zdążyć przez Tama Goczałkowicko przejechać. 17 km. Czart na to chyba ja. I od razu ciepli. I mamy zamek Pszczyński. A ja należałem się w No to teraz trzeba gonić, bo w ciągu pół godziny się pewnie zaćmi i nam zapora zawrą.
Zobaczymy, kiedy jest na tyle inteligentny, na przykład. A jedna. Jak to gadają? Na billboardach to każdy gęba umie pokazać, ale robić to nie ma komu. Ale nasz kandydat na billboardach właśnie nie pokazuje się i robi, i działo. Cztery roki już jest radnym i mamy nadzieję, że będzie zaś. Widać, że w okolicy są inteligentni kierowcy. Ale jedno wam powiem, że chyba na nich oddziałuje ta moja kamera. Tak, czuć już sezon grzewczy. Już dymyka i się czuć. A teraz mamy już prosto na Tama do Czałkowicka. Dzisiaj jest chyba jakiś dzień tolerancji do rowerzystów. No bo... się mi bez przerwy zatrzymują przed przejściem. Normalnie szok. A to już jezioro Goczałkowickie.
rękę jeszcze co. Stacja kolejowo Zabrzeg Czarnolesie. No i już ostatnie kilometry tej dzisiejszej rajzy. No cóż, no było fajnie. Teraz wjeżdżamy w las i będzie jeszcze fajnie. A tutaj też praktycznie żaden nie jeździ. No bandziory. I ludzie do roboty w Czarnolesiu. Chociaż jechanie tą drogą tutaj przez las, myślano trasa rowerową, przez las graniczy niemalże z cudem, bo w jednym mieście ta droga jest tak zwichrowana, że można urwać zawieszyni. To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść. Zielamy 600 metrów.